Dzień dobry Państwu. Na kalendarzach firmowo sygnalizująca data piątek 13 maja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości sprawdzimy, jakie atrakcje sportowo-artystyczne czekają na mieszkańców w najbliższym czasie, remonty jakich ulic rozpoczną się w przyszłym tygodniu, a na koniec powiemy o dążącym ku końcowi święcie studentów. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam na serwis. Już jutro na terenie Gliwickiego Kąpieliska Leśnego będzie możliwość oglądania meczy siatkarskich, rozgrywanych przez kobiety, mężczyzn oraz zespoły mieszane. Turniej Grand Prix co roku przyciąga coraz szersze audytorium, a jego celem jest propagowanie siatkówki jako formy spędzania wolnego czasu. W zeszłorocznych rywalizacjach gościły w Gliwicach zespoły z Krakowa, Opola, a nawet Radomia. Kto tym razem nas odwiedzi? Przyjdź i sprawdź w ten weekend 28 i 29 maja oraz 18 i 19 czerwca. Zawody startować będą o godzinie 10. Więcej szczegółów na stronie wydarzenia na Facebooku. W najbliższym czasie będziemy gościć siatkarzy z Polski, ale i malarzy spoza granic kraju. W poniedziałek 16 maja z racji Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Moje Gliwice przyjadą do nas uczestnicy m.in. z Białorusi, Gruzji, Hiszpanii czy Szwecji. Po raz 9 w ruch pójdą pędzle, farby i sztalugi, a artyści uwiecznią piękno gliwickiej radiostacji oraz neogotycki styl dzisiejszego Muzeum Pamięci Żydów Górnośląskich. Malarski plener trwa do 25 maja, a efekty pracy naszych międzynarodowych malarzy będzie można oglądać 15 czerwca w Perełce przy ulicy Studziennej 6. Prace będą eksponowane do ostatniego dnia lipca. Mówi się, że okazja czyni złodzieja, co jak najbardziej pasuje do nocy z 11 na 12 maja, kiedy to nieznany sprawca z domu studenckiego Ondraszek oraz Karolinka ukradł sprzęt elektroniczny na łączną wartość około 7 tysięcy złotych. W pierwszym akademiku pod nieobecność studentek wykorzystał otwarte drzwi i wyniósł dwa laptopy i dwa telefony. Tej samej nocy na podobną metodę udało mu się ukraść laptop z telefonem z drugiego akademika. Przypominamy o konieczności dbania o swoją własność i pamiętania bezwzględnie o zamykaniu drzwi pomieszczeń, gdzie może znajdować się cenny dla złodzieja łup. Śledztwo w sprawie podejrzanego trwa. Za sprawą naprawy nawierzchni trwają remonty na ulicy Jana Śliwki, a tuż po ich zakończeniu rozpoczną się nowe, tym razem na ulicy Portowej. Te same prace ruszą w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie już we wtorek, i zajmą 700 metrów jezdni od DTS do ulicy Edisona. Jak informują drogowcy, prace potrwają około tygodnia, a wszyscy chcący podróżować w kierunku Łabęd lub centrum miasta nie odczują większych utrudnień. Najpierw kabareton, potem jam session, kulturalne zwiedzanie instytucji, turnieje sportowo-planszowe, plenerowe kino, eksplozja kolorów i wreszcie wyczekiwany i będący atrybutem każdych igrów barwny korowód studencki, który wczoraj wypełnił po brzegi gliwicki rynek, a następnie po odebraniu przez studentów klucza do miasta przemieścił się jak tsunami na łąkę igrową, gdzie wieczorową porą zabrzmiały różne zespoły muzyczne. W tym wydaniu wiadomości Telewizji Imperium to już wszystko. Zapraszam do oglądania nas w internecie na tvimperium.pl oraz w mediach społecznościowych. Zapraszam na prognozę pogody na sobotę. Dziękuję za uwagę i życzę dobrego weekendu.